Znowu ten zdrowiutki. O, jest nim jakiś inny zdrowiutki. Kto to ten drugi? Kraczek, Bobiczek! Naprawdę niezły piknik, naprawdę niezły! No cóż, racja! Mój na szczęście! Mama zmarła! Nie ma rady, moi drodzy, biegniemy! Ha! Jeszcze bieganie! Nie dość, że piknik, to jeszcze piknik z bieganiem! Chciałabym wiedzieć, kto wymyślił tę bramę. Ktoś wymyślił! Nie wymyśliłem! Wymyśliłeś! Nie wymyśliłem, zaproponowałem! Dmuszek, tak? Dmuszek, a wy co? Ciszycy jądrowi, tak? No i zaś, jak mogę nosić nogi i bieg! A ja mam bieg swoją wielką dupą w ten dzień ślubu mojego syna! W moim wieku z taką dupą mam go gdzieś! Psia krew polega! Za każdym razem, kiedy siadam na kiblu, dupa sięga mi do wody w nóżki! Nie czas na rachunki teściowo! Nic, tam nie ma małej dupy, nawet BMS 1 ani tylko małych wody! Oczerka tak jest, ja tam jestem! Nic z nas nie ma piór! Jak trzeba ruszyć dupę, to nic nam nie pomoże! Bo jak jej nie ruszymy, to zamiast białej dupki zobaczymy czarny karawan za mną! No chodź na szczęście! Pamiętasz, ile lat pozwalałam ci biegać za tą dupą? Geniusz to wymyślił! Po prostu geniusz! Mówi się o tym, pochodzi od małpy. Może i głowa pochodzi od małpy, ale to tylko od Boga. Co tu z racją? Mama umarła! Biegniemy, moi drodzy, biegniemy, nie pogrążamy się w myślach, biegniemy! Odchodzi Niemiec, odchodzi Niemiec, pragnie tchór. Nie zatrzymywać się, nie podnosić, bo inaczej jesteśmy zgubieni! Zapraszamy na drugą część konferencji. Po obejrzeniu tego fragmentu chcieliśmy też porozmawiać chwilę z twórcami tego spektaklu. Tym bardziej, że jak Państwo wiecie, formuła powstania tego spektaklu też no jest rzadka, czy tam nie zdarzało się tak wcześniej w teatrze, że organizowaliśmy akurat konkurs na pomysł, na eksplikację reżyserską i ogłosiliśmy to publicznie. Mogły się zgłaszać wszystkie osoby, które miały do tego jakiś pomysł i chciały go przedstawić. Przyszło kilkanaście zgłoszeń. Tak fajnie się złożyło, że po zapoznaniu się z tymi zgłoszeniami, które przyszły do teatru, tutaj wspólnie z panią dyrektor, z Matyldą Baczyńską, po przeczytaniu tego, co zaproponował nasz aktor, a tu jak się okazuje też aspiracyjnie w przyszłości pewno całkiem niezły reżyser, pan Filip Kowalczyk, postanowiliśmy zaprosić go właśnie do współpracy. I tak się właśnie dzieje, za dwa dni będzie już ta premiera zimowego pogrzebu Hanocha Lewina właśnie w reżyserii pana Filipa Kowalczyka, który zaprosił sobie też znakomitych twórców do współpracy, bo pani jest z nami pani Aleksandra Reda, odpowiadająca za światło, scenografię i te niezwykłe kostiumy, które państwo tutaj widzicie. Ale także myślę, że bardzo istotną rolę w spektaklu odgrywa muzyka, której fragment słyszeliście, ale towarzyszy bardzo wiernie całemu spektaklowi, oddając zarówno charakter i wybrzmiewając w najlepszych momentach. I to jest muzyka autorstwa pana Ignacego Zalewskiego. Nie mieliście państwo okazji widzieć, bo w ramach spektaklu są także projekcje autorstwa Bettiny Bożych. Natomiast chciałbym teraz porozmawiać tutaj z tymi osobami, które są z nami i zapraszam serdecznie, może pan, panie Filipie, jak to jest reżyserować kolegów? Bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo miło, to znaczy możliwość współpracy z ludźmi, których znam już od 5 lat i z którymi niejednokrotnie grałem na scenie. Tak naprawdę ten mój debiut reżyserski w znacznym stopniu ułatwiła, bo myślę, że wszyscy mamy dosyć koleżeńskie stosunki i
Spotkałem się ze strony kolegów z tym wszystkim, z czym prawdopodobnie bym się nie spotkał, gdybym zetknął się z zespołem, który mnie nie zna, bo z racji tego, że właśnie trochę się już znamy, to tak zostałem obdarzony na samym początku już być może większym kredytem zaufania i pewną życzliwością i po prostu pomocą, bo wydaje mi się, że to w dużym stopniu była nasza wspólna praca. Ja zaproponowałem pewien koncept całości, pomysł na spektakl. Myślę, że sporo przed rozpoczęciem prób miałem wymyślone, ale nie było tak, że była wymyślona każda jedna minuta spektaklu i kiedy zdarzało się, że nie wiem, to zawsze spotykałem się nie ze ścianą, a wręcz przeciwnie, z życzliwą pomocą, z masą pomysłów, z których bardzo chętnie korzystałem i to bardzo, bardzo pomagało i posuwało pracę do przodu. Także życzę każdemu debiutującemu reżyserowi, żeby miał tak życzliwie nastawionych aktorów i tak pomocnych kolegów. Także bardzo, bardzo sobie cenię to spotkanie z moim. Zapraszamy kolegami. Państwa do pytań. Muszę powiedzieć, co przed opowiadam. W warstwie fabularnej jest to opowieść o ucieczce pewnej rodziny, ucieczce przed przyjęciem do wiadomości, czy przyjęciem do świadomości wiadomości na temat śmierci innego członka rodziny. Z pewnych powodów rodzina za wszelką cenę próbuje nie dowiedzieć się o fakcie śmierci niejakiej Alty Bobiczkowej i zaczyna brawurową, z czasem coraz bardziej absurdalną ucieczkę, tak aby tej wiadomości nie przyjąć. Więc w warstwie fabularnej jest to historia ucieczki, natomiast ta ucieczka jest pewną metaforą. I ta ucieczka rozgrywa się na kilku poziomach. Oprócz tego, że jest motorem fabuły, ona opowiada o pewnej postawie życiowej, którą najogólniej można by nazwać po prostu eskapizmem, czyli taką postawą, w której unikamy konfrontowania się z trudnymi kwestiami i staramy się za wszelką cenę udawać, że czegoś nie ma, kiedy coś ewidentnie jest. I o ile w warstwie fabularnej jest to ucieczka przed śmiercią, o tyle myślę, że w warstwie znaczeniowej na końcu spektaklu okazuje się, że bohaterowie być może dużo bardziej uciekają przed samym życiem. Być może okazuje się, że to jest historia ludzi, którzy nie potrafią być szczęśliwi, bo właśnie w pewnym sensie uciekają tak naprawdę również od samych siebie. Nie potrafią się spotkać ze samymi sobą, nie potrafią zrozumieć, co jest dla nich dobre i nie potrafią zawalczyć o to szczęście. Nie potrafią być szczęśliwi. Więc jako aktor wcześniej nie zdawałem sobie sprawy z tego, jak bardzo skomplikowaną sprawą jest zrobienie takiego spektaklu, jak dużo elementów. Dodatkowe pomocy też miał pan na pewno przez to. No tak, oczywiście. No, oczywiście musieliśmy się liczyć z tym, że nie mamy nieograniczonych funduszy i myślę, że już na poziomie projektowania też scenografii staraliśmy się tak zrobić, żeby ona była. Żeby nie przerosła naszych możliwości finansowych również. Tak, prawda? Ale mam wrażenie, że dyrekcja otoczyła nas też taką opieką, że nie dało się aż tak bardzo tego odczuć. Jednak parę elementów jest na tej scenie, umówmy po prostu, się. Dokładnie, jakby cały projekt został zrealizowany od początku do końca, jeśli chodzi o warstwę wizualną, także
Tak, to zasługa naszych szumnie nazywanych pracownic, które są w zasadzie jednoosobowe, ale wydaje nam się, że naprawdę prace, które tutaj zostały wykonane, zarówno stolarskie, czy krawieckie, naprawdę zasługują. To chcielibyśmy, żeby Państwo też to podkreślili w ewentualnych relacjach, że to naprawdę jest świetna robota i warto przyjść, popatrzeć na cały spektakl, ale zwrócić też uwagę na bardzo wysmakowaną właśnie scenografię i kostiumy. Jeśli mogę, to jeszcze autora muzyki zapytam, czy są kreskówki, które Pana inspirowały do tego spektaklu, czy raczej sięgał Pan po inne, Sięgałem po groteskę głównie, ale też odrobinę magii. No, muzyka jest takim, przyprawą, która dodaje smaku poszczególnym scenom. Tutaj w tym spektaklu jest dużo pieprzu i dużo soli też, i bajgli z solą. Także ta muzyka podkreśla to, co jest już w samych scenach, ale także bywa na wierzchu, co Państwo być może słyszeli. I wydaje mi się, że jest dopełnieniem tej groteski, takiej andersonowskiej, która w tym spektaklu fajnie wypada i dzięki scenografii, i dzięki znakomitym aktorom, dzięki reżyserii. Bywa symfoniczna, bywa elektroniczna, także jest dość różnorodnie w warstwie słuchowej. Ja może bym tylko dopowiedział, że jeżeli chodzi jeszcze o scenografię, to zobaczyliście Państwo akurat fragment, który pod względem scenograficznym jest najskromniejszy. Nie chcemy za dużo zdradzać, ale pomimo tych kłopotów finansowych, dzięki niezwykłej kreatywności Oli Redy, udało nam się momentami osiągnąć, mam wrażenie, efekt wręcz operowy. Tak, ja chciałem dodać, że muzyka w spektaklu jest w większości na orkiestrę symfoniczną, także aż tak biednie nie jest. To często też jest tak, że tak naprawdę ograniczenia powodują, że musimy być jeszcze bardziej kreatywni, niż jakbyśmy mieli... Proszę nas bardziej nie sprawdzać. Tego elementu, bo są granice, których nie warto przekraczać i wydaje mi się, że... Zapraszamy Państwa, prosimy o pytania. Są aktorzy... Wspomniał Pan, że po raz pierwszy stanął na miejscu reżysera. Co było największym wyzwaniem właśnie w tej nowej roli? Ja myślę, że sporym wyzwaniem dla reżysera jest umiejętność weryfikowania wszystkich wstępnych założeń, które człowiek sobie siedząc na kanapie w kapciach nawymyśla i mu się wydają takie wielkie i genialne. I wspaniałe, i widowiskowe, a kiedy przychodzi moment pierwszych prób stawiania tego wszystkiego i okazuje się, że część z tych genialnych pomysłów po prostu nie może zaistnieć, albo na przykład trochę nie ma sensu, nagle trzeba umieć po prostu jakoś się w tym zatrzymać i umieć to zweryfikować i umieć zrezygnować z tego, co o co zawalczyć nie możemy i zawsze gdzieś spotykać się po środku, również z aktorami, bo na przykład pewne wyobrażenia na temat postaci, które miałem i o których mówiłem na pierwszych próbach czytanych, no właśnie okazywały się gdzieniegdzie na przykład nietrafione i intuicja aktorów była znacznie bardziej trafna i gdzieś żeśmy się spotykali po drodze, albo wręcz ja rezygnowałem zupełnie ze swojego pomysłu i szedłem za intuicją aktorów, ufając właśnie w ich talent i w ich sposób myślenia i w ich poczucie humoru. Także to, myślę, że to jest, że sztuka reżyserii jest w dużym stopniu sztuką dyplomacji i trzeba właśnie umieć jakoś ze wszystkimi twórcami spotkać się gdzieś po środku, tak żeby w ostateczności uzyskać po prostu fajny efekt. A skąd w ogóle u aktora pomysł, żeby zacząć reżyserować, spróbować swoich sił w reżyserii? Czy on się narodził tak ad hoc, czy kiełkował gdzieś tam latami? Nie, prawdę mówiąc, ja już od pewnego czasu sobie tak w skrytości duszy marzyłem o tym, żeby spróbować i cały czas brakowało mi odwagi. W momencie, w którym został ogłoszony konkurs, to jest dosyć zabawne, bo to było tak, że siedzieliśmy z Olkiem w knajpie wieczorem po próbie i Olek powiedział, a właściwie wiedząc o moich różnych pomysłach na reżyserię, powiedział, dlaczego ty nie spróbujesz popaść do konkursu? I tak pomyślałem, w pierwszej chwili miałem nadzieję, w sensie z czym, jak i dlaczego i po co, a
chwilę później się zastanowiłem, no, a może spróbuję. Potrzebowałem takiej szczęśliwej okoliczności, która się wydarzyła, że właśnie nagle się okazało, że potrzebujemy reżysera bo też tak naprawdę to nie tylko Olek, ale również Ola mnie nakłaniała do tego, żeby spróbować i żeby się odważyć, właśnie zawalczyć o swoje marzenie. Także to myślę, że znalazłem odwagę na coś, co przez od dłuższego czasu kiełkowało w mojej głowie. A wybór sztuki? Jeżeli chodzi o wybór sztuki, no oczywistym było to, że to musi być komedia, bo to był w ogóle warunek konkursu. Mi zależało na tym, żeby spróbować zrobić komedię, która nie będzie tylko farsą. Nie mam nic do fars, bo one też są potrzebne i też działają i też nas bawią i nie ma w tym nic złego, ale istnieją różne odmiany komedii, różne jej odcienie i zależało mi na tym, żeby spróbować zrobić taką rzecz, która by bawiła, a jednocześnie pokazywała człowieka w jakiś mniej oczywisty sposób, pozostawiała widzów z pewną myślą. I pomyślałem sobie, że właśnie Lewin jest takim twórcą, który mnie osobiście piekielnie bawi, ale jednocześnie ma w sobie coś piekielnie smutnego. I to jest znakomite połączenie, bo wszyscy dobrze wiemy, że świat nie jest ani czarny, ani biały. Rzeczywistość jest taka, że jest trochę komedią, a trochę tragedią i wydaje mi się, że to, co Lewin pisze i jak pisze, jest po prostu bardzo bliskie prawdy o życiu, że to się nieustannie ze sobą miesza i stąd wybór Lewina, bo stąd również, że to jest taka miłość, która trwa od wielu lat. Ja jeszcze w czasach gimnazjalnych zobaczyłem przedstawienie Krum w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego, wtedy w ogóle się dowiedziałem o istnieniu Hanocha Lewina i zacząłem czytać inne jego sztuki, widziałem wiele innych realizacji, innych reżyserów i po prostu uważam, że to jest fantastyczny autor, fantastyczny pisarz. Stąd wybór właśnie Hanocha Lewina. Jest też strach przed samą talią, publiką talię. Oczywiście, strach jest ogromny, nie tylko przed talią, ale przed samą premierą. Bo to właśnie pierwsza publiczność, która przyjdzie już w piątek na pokaz przedpremierowy, to zweryfikuje nam, na ile nasze intuicje były słuszne. Talia oczywiście jest jeszcze większym wyzwaniem, bierzemy udział w konkursie. No ale co zrobię? Przecież nie poddam się temu strachowi. Teraz, kiedy już tym bardziej to zrobiliśmy, to nie ma co, mam wrażenie, temu ulegać, tylko jeszcze bardziej w to uwierzyć i zaryzykować. A dobór obsady aktorskiej. Czy podchodząc do reżyserii tej sztuki, widział Pan już swoich kolegów, koleżanki w odpowiednich rolach, czy to się dopiero jakoś potem wykrystalizowało? Nie, to było w ogóle jedna z najszybszych decyzji. To znaczy ja od początku wiedziałem, kto ma kogo zagrać i wydaje mi się, że to jest jedna z tych rzeczy, do których jestem stuprocentowo pewien, że z całego zespołu, jaki mamy, to ten dobór obsady jest najwłaściwszy i każdy jeden aktor został, wydaje mi się, naprawdę dobrze obsadzony ze względu na swoje i warunki fizyczne i takie, a nie inne umiejętności. Także co do obsady jestem spokojny.